Niestety miałem na mikrofonie gadać, ale się zalał. Otworzyła się ta śmieszna bańka z piciem, z wodą i plecak wodoszczelny, worko plecak od Pirana jest naprawdę wodoszczelny, bo ta woda jak tam wleciała, to nie wyleciała, zalała mi mikrofon, kable. Mam nadzieję, że to wysuszę i będzie działać, dlatego na razie nie podłączam, także słyszycie mnie tylko z tego zasranego mikrofonu, wiem, że tego nie lubicie, z mikrofonu wewnętrznego. Wszystko mnie się tu zalało, pani. To musi iść do suszenia. Masakra. No mam nadzieję, że będzie działać. Szkoda, bo dobry mikrofon. Aj, no nic. Witam was serdecznie. Witam was serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, pajęczyna. Pajęczyna bushcraftowa na drzewie. Tak to jest to nazwałem. Niech to będzie pajęczyna. Przede wszystkim pierwsza rzecz to to, że to nie wszystko, to nie koniec. To nie koniec, ludzie moi. To jest dopiero 1/3 pracy nad tym projektem. Dzisiaj krótko z tego względu, bo miałem tylko 30 metrów liny i cała poszła, ale wisi w powietrzu nad ziemią. Niestety niewysoko. Chciałem wyżej, lecz pada. I to była największa głupota, jaką dzisiaj zrobiłem. Włazić w deszcz po drzewie. Wspinać się, wdrapywać tutaj, ślizgie, mokre, zielone te drzewo, po którym tutaj musiałem wchodzić. Jednak no nie wszedłem wyżej z tego względu, nie że się boję, nie boję się. Chodzi o to, że wyżej nie ma takich rozwidleń gałęzi. Poza tym te gałęzie wyżej są już bardzo cienkie. Tutaj jedna jest taka dosyć cienka, ale teraz i tutaj w sumie jest taka jedna w miarę cienka, ale ta z tyłu za mną i jeszcze jedna przede mną są bardzo grubymi gałęziami. Więc powiązałem to wszystko w całość, więc cały ciężar rozkłada się na te wszystkie gałęzie. Ale to nie wszystko, ponieważ zrobiłem dzisiaj, można powiedzieć, połowę. Nawet taką, no, nie całą, nie pełną. Telefon. I dlatego właśnie postanowiłem, że chociaż chciałem wyżej i no niestety, ale i tak jestem jakieś 6 metrów nad ziemią. Teraz to i tak gówno widać. Obóz widzę, to jest fajnie, bo jestem w stanie stąd widzieć obóz. Obok mam taką grubą, potrójną brzozę. Nie wiem, czy się też do niej nie dowiązać. No jest ona w odległości jakieś raz, dwa, no 3 metry. 3 metry. Jakby sobie zrobić linową taką kładkę. Oczywiście, żeby nikt nie mówił. Wszystko, co tutaj robię, jest bezinwazyjne. Nie robię krzywdy żadnemu drzewu. Nie została złamana żadna gałąź. Nic nie zostało ucięte. Nie były wbijane gwoździe, ani nie były wkręcane wkręty. Nie było tutaj, nie ma tutaj nic takiego, co by mogło skrzywdzić to drzewo. Więc świetnie, o to chodzi przecież, żeby było bezpiecznie, naturalnie i miło. Tak jak mówię, to dopiero połowa. Druga połowa, czyli drugi krąg, chciałbym zrobić w tamtą stronę, lecz w tamtą stronę nie ma gałęzi. I jak na razie fajnie mi się tutaj siedzi i jest fajnie, jest dosyć wygodnie, jest komfortowo. Jednak bardziej chciałbym zrobić coś tutaj takiego, aby móc spędzić nockę. Więc kolejną częścią, nie wiem kiedy to będzie, bo mam naprawdę bardzo napięty harmonogram i nie mam czasu zbytnio latać po lasach i po drzewach, ale będę się starał jak najszybciej kupić jeszcze, no tak jak liczyłem, że ze 100 metrów liny pójdzie śmiało, to na razie dzisiaj poszło 32 metry. I jeszcze tej liny myślę, że jeszcze z 50 co najmniej metrów pójdzie. Bo jeszcze chcę to rozpleć tutaj bardziej, aby można było wygodnie się położyć. Na razie siedzę z wyprostowanymi nogami. W sumie w takiej pozycji też bym mógł sobie spać. To nie jest głupie. Ale wyplotę jeszcze kawałek dalej. Te gałęzie się schodzą w dół. Więc wyżej do konara dowiążę się linami. Pójdę z nimi w dół i dalej będę przeplatał, aby te gałęzie się nie ugięły.
bo będą się trzymać głównego pnia górą, z której góry jeszcze zrobię też plecionkę, też zrobię przeplatankę, taką pajęczynę, bo nad tą górą, ewentualnie jeszcze na tym, na tej właśnie przeplatance będzie wisiał tarp. Tarp, który uchroni nas tutaj przed w nocy na tym, żeby można było spokojnie spać, żeby na głowę nic tutaj nie spadło, gdy zacznie padać, tak jak dzisiaj na przykład. Taki tarp by się przydał trochę, no może nie zmokłym, ale pada. Nie mało przyjemny. Więc polecę jeszcze dalej, ale mówię, od góry już. Polecę w tamtą stronę i będę przeplatał w tamtą stronę tak, aby te gałęzie się trzymały, a wtedy zrobi się praktycznie taka fajna płaszczyzna z tej plecionki, na którą będzie można się bardziej wygodnie położyć. Przyjdzie na to karimata, myślę, że no nie wiem, czy będzie wystarczająco. Przeplotę to oczywiście gęściej, dzisiaj tak poprzeplatałem, aby tylko można było na tym usiąść, aby można było sprawdzić, czy to da radę, czy to wytrzyma, czy jest to mądre, czy jest to głupie. Te gałęzie, tą gałąź też, ona pomimo że tego, że jest gruba, ona jeszcze zostanie powiązana z głównym pniem. Ona zostanie jeszcze zabezpieczona, żeby w razie czego nie chciała się ugiąć gdzieś i na przykład pęknąć. Z drzewem różnie może być, w każdej chwili gałąź może pęknąć. No i nie byłoby to nic przyjemnego. Widok mam na norę borsuka, ale gdy przyjdzie jesień, gdy przyjdzie zima, to widoki tu będą niesamowite. Na całe pola, tutaj na las, na to wszystko. Wszystko będę sobie fajnie mógł z góry obserwować. Piękne widoki, piękne widoki. Nie wiem, się napić, bo zmachałem. Bajer z Biedronki. Z kieszonką. Nawet dwiema. Ale to nic. Bajer z Biedronki, jeszcze parę innych rzeczy. Parę bajerów mało ważnych. Ważniejsze jest to, że Piran założył sobie outdoorowy kanał. Kanał, w którym testuje, nie tyle, że testuje, co ma testować, jak i tak już wszystko przetestowałem. Nie tylko ja i wiele innych youtuberów, jego sprzęty, ale on właśnie użytkuje swój sprzęt i może oglądam te wszystkie jego odcinki i sobie myślę, kurde, może ja coś robię źle, że on to pokaże, jak on to widzi, no przecież on to zaprojektował, on to ma chyba raczej, powinien mieć większą wiedzę, jak tego używać. I także oglądam i fajnie Piran zrobi ten, to oczywiście kanał taki typowo reklamowy jego sprzętów, nie będzie on tam uprawiał, chociaż cholera wie, co on tam będzie uprawiał, ale kanał fajny, przyjemnie się ogląda, Kuba zawsze fajnie jak gada, to fajnie jest, fajnie mi się go słucha i dlatego sobie oglądam, a kto chce obejrzeć, to gdzieś tam w linku, w opisie pod filmem macie link, gdzie możecie sobie wejść i obejrzeć, zasubskrybować, połapkować, kto tam co lubi, kanał Nowy Pirana. Fajnie. Niech się rozkręca chłopakowi, jak najlepiej życzę. Dobrą robotę robi, a to niech ma, co nie, a co tam. Ja spieprzam stąd, bo nogi mnie drętwiają. Muszę wysuszyć to wszystko, co tu pomoczyłem. Plecak od Pirana dobry, bo nie przesiąkł. Niestety. No nie zrobiłbym z niego worka przyprawowego i gdzieś tam przez morze się na nim przeprawiał. No mógłby puścić, ale taki deszcz na pewno nie jest mu straszny. Mam tu w sumie jeszcze 4 takie pasy. Też mógłbym je do czegoś wykorzystać. Tylko jeszcze nie wiem do czego. Zaraz coś o nich pomyślę. Ale to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie już będę robił większe... Będę robił szerzej, będę to robił wzmacniał, gdy będę robił górę do tego, gdy tutaj trochę powiększę to miejsce, także można było tutaj spokojnie spędzić nockę, to myślę, że to w kolejnym odcinku uda się zrobić do kupy więcej tej liny. Co to za lina? Nie mam pojęcia. 8 mm. Taka to jest lina, 8 mm, dosyć gruba, więc myślę, że wytrzyma, tym bardziej tak gęsto powiązana, rozkłada ciężar inaczej, więc jest w stanie mnie tutaj na pewno utrzymać bez problemu. To wszystko w następnym odcinku, no a później już tylko jakaś nocka na drzewie. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.